Trener Tomasz Góreczny jest z nami po drugim zwycięstwie w tym sezonie. Trenerze, to był chyba bardzo dobry mecz w wykonaniu naszej drużyny. Tak, w każdej formacji byliśmy bardzo dobrze, graliśmy w obronie, twardo, mocno, po męsku. W ataku też nie mieliśmy, tak jak w dwóch poprzednich spotkaniach, przestojów, gdzie traciliśmy po kilka bramek z rzędu. Ułożył nam się ten mecz tak, jak chcieliśmy. Mimo problemów, bo przypomnijmy, dzisiaj nie mógł zagrać kontuzowany Michał Czarnecki. Po 20 minutach za czerwoną kartkę z boiska wyleciał Maciek Stańko, który no, był liderem zarówno w naszej defensywie, jak i w ataku. 4 bramki do momentu zejścia. No dokładnie, no ale po to zmontowaliśmy 19 zawodników. Uważam, że mamy kadrę wyrównaną, szeroką. Dzisiaj Łukasz Kurzdeba na prawym skrzydle, na drugiego w obronie. Bardzo przyzwoicie, bardzo dobrze. No, dostał szansę Michał Klimaszewski. Uważam, że wykorzystał ją w 100% na kole. Także no, oby się cieszyć, tylko się cieszyć. Pomogło dobre rozpracowanie zespołu z Wągrowca? Tak, no, pomogło. Byliśmy przygotowani. Aczkolwiek wydaje mi się, że też dodatkowym tym bodźcem było to, że powiedzieliśmy sobie w szatni, że dzisiaj gramy dla Jareckiego po prostu. I to przyniosło efekt. Ważniejsze niż punkty. No dokładnie. Jest z nami trener Nielby Wągrowiec, Bartosz Świerat. Panie trenerze, poprosimy o podsumowanie tego spotkania. No na pewno mecz dwóch drużyn, które prezentowały podobny poziom. Mecz walki, dużo tutaj było walki na parkiecie, zarówno zespół gospodarzy Legnicy. Widać było, że chłopaki zostawili serce i bardzo im zależało na tym zwycięstwie. My również tutaj przyjechaliśmy po to, żeby wygrać ten mecz, tak? Także no na pewno zadecydowały pewne tutaj niuanse. Przede wszystkim myślę, że postawa bramkarza Legnicy w drugiej połowie to był gdzieś, powiedzmy, to była ta różnica, która dała tutaj paliwo i wiatr w żagle Legnicy. Na pewno mocna obrona też Legnicy. No szkoda, że nie wykorzystaliśmy tutaj swoich sytuacji, bo naprawdę chcieliśmy. Ale jak to w sporcie, ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. No my dzisiaj niestety nie zagraliśmy też tak jak powinniśmy. Kilka prostych błędów w ataku, i przede wszystkim też w obronie. Tutaj kilka sytuacji, które nam się nie przytrafiają, nie powinny nam się przytrafić. No i wynik mamy, jaki mamy. No niestety dzisiaj przegrywamy i jedyne, co nam pozostaje, to pogratulować zespołowi Legnicy.